Ma czasu na wakacje, tak jak powiedziałem wcześniej, mecze reprezentacji są w czerwcu tak samo ważne jak te w marcu, w listopadzie, tak jak powiedziałem, no, jeśli ktoś przyjeżdża tutaj i myśli o wakacjach, no to lepiej niech w ogóle nie przyjeżdża. Twarde warunki, Kamil, postawili Walijczycy wam dzisiaj. Powiedz, czy takiej Walii się spodziewaliście? No oni mają, ten najważniejszy mecz mają w zasadzie w niedzielę. Nie, no ale my się, na nasze szczęście my się przygotowaliśmy na ciężki mecz i rzeczywiście taki był. My też graliśmy podobny mecz w Szkocji i też pojechaliśmy tam, nie oszczędzaliśmy się. Graliśmy też przed meczem ze Szwecją, tak jak mówię, ten mecz towarzyski teoretycznie w Szkocji, ale graliśmy na 100% i nie ma meczów, nikt w meczach reprezentacji nie odpuści nikomu, więc my na szczęście byliśmy akurat mentalnie przygotowani do ciężkiego meczu. Kamil, my wiemy, że ty sobie poradzisz w każdym ustawieniu, ale czy ty byś wolał z tymi ludźmi, których masz w kadrze, grać w trójce czy w czwórce? No ale ja nie jestem od wybierania systemu, jest od tego trener i absolutnie nie mnie to oceniać. Stopera musimy zapytać o straconą bramkę. Jak ona wyglądała z twojej perspektywy? To był brak koncentracji czy co innego? Myślę, że z waszej perspektywy to było akurat lepiej widać z perspektywy trybun. Ja tego nie widziałem, bo dopiero skończyłem kontrolę antydopingową, więc nie widziałem w ogóle jeszcze nic, także ciężko mi też oceniać. Niedoświadczony zawodnik, ty czujesz, że w tym meczem rozpoczęła się twarda walka o wyjazd na mundial? Tu nie trzeba być doświadczonym zawodnikiem, no każdy wie, jest nas większa grupa 40 zawodników, na mundial pojedzie 26, więc no każdy z tych, którzy tutaj przyjechali, o tym marzą. Jak wy podchodzicie do tych meczów Ligi Narodów? 4 mecze w ciągu w zasadzie 2 tygodni, duża dawka. Rok temu pewnie byliście, nie 2 lata, normalnie pewnie bylibyście na urlopie w tym czasie, a musicie walczyć na boisku. Jest to coś nowego dla was? No te czerwcowe terminy zawsze były, okej, nie było 4 spotkań, były 2 eliminacyjne przeważnie, teraz Ligi Narodów, także nic, no mecze reprezentacji są ważne, jak ktoś nie ma ochoty przyjeżdżać w czerwcu, no to niech nie przyjeżdża też w listopadzie, w marcu albo w ogóle, no to są tak samo ważne mecze jak wszystkie inne. Kamil, jak się czułeś w ogóle fizycznie, bo długo leczyłeś kontuzję, dopiero wróciłeś na te baraże do klubu, nie miałeś takiego rytmu meczowego od marca może? Nie, no w klubie zagrałem 3 spotkania w ostatnim czasie. Na moje szczęście akurat też nie byłem w ogóle jeszcze na wakacjach, bo do soboty byłem, zresztą moja cała drużyna była w treningu, także w sobotę przyjechałem, miałem dosłownie jeden dzień wolny i od poniedziałku byłem na treningu, więc nie byłem w ogóle na żadnym nawet krótkim odpoczynku, także byłem po prostu w rytmie treningowym. Spodziewałeś się, że będzie tak dużo roboty w meczu z Walią w momencie, gdy wiadomo, że oni są bez Bejla i Ramseya? Tak, spodziewałem się, że będzie to ciężki mecz. Kiedy te wakacje w takim razie, jeżeli nie teraz? Kiedy te wakacje się zaczną? No z 15 czerwca będą to też krótkie wakacje, bo będą to, nie wiem, 2, może 3 tygodnie, także... Także no tyle, no. Nie ma czasu na wakacje, tak jak powiedziałem wcześniej, mecze reprezentacji są w czerwcu tak samo ważne jak te w marcu, w listopadzie, tak jak powiedziałem, no, jeśli ktoś przyjeżdża tutaj i myśli o wakacjach, no to lepiej niech w ogóle nie przyjeżdża. Kamil, jest już w jakimkolwiek stopniu myśl o Meksyku, czy na razie w ogóle tego nie ma i myśl o tym, co teraz, co za chwilę, co w klubie? No nie, myślę o tym, co jest tu i teraz, no mam przed sobą mundial, a nie wiem, nie, nigdy tak do tego nie podchodziłem, wiem, że pytacie mnie już od praktycznie 5 lat, kiedy kończę w reprezentacji, nie wiem, na pewno jeśli przyjdzie na to czas i nie będę czuł już takiej, że tak powiem, tego ognia, żeby przyjeżdżać na reprezentację i nie będę czuł, że mogę tej drużynie pomagać, to wtedy na pewno będzie czas, żeby się nad tym zastanowić, ale dopóki mam ochotę przyjeżdżać tutaj, tak powiedziałem, w czerwcu, gdzie mógłbym być na wakacjach, mam ochotę przyjeżdżać i pomagać drużynie, no to dlaczego mam rezygnować z czegoś, co mi sprawia przyjemność? Kamil, po waszej ostatniej wizycie w Holandii, porażka 0-1, słynne bycie zadowolonym trenera Brzęczka, spora fala krytyki na was spada. Czy wejdziecie do tej Holandii z myślą, żeby na przykład zagrać zupełnie inaczej niż wtedy z Holandią? No to jak zagramy, to nie wiem, ciężko mi też powiedzieć. Tak powiedziałem na samym początku, nie jestem od tego, żeby oceniać, jak będziemy grać, jakim ustawieniem albo nie wiem, jakimi personaliami, także tutaj na pewno trener zrobi tak, żeby było dobrze. Kamil, ty zawsze zwracałeś uwagę na charakter zespołu, no i dzisiaj chyba pod tym względem możesz być zadowolony, no bo wróciliście jednak do tego meczu, a nie było łatwo tam po stracie bramki. Nie, no zawsze, obojętnie z kim się nie gra, jeśli gdzieś tam gonisz wynik, no to zawsze to mimo wszystko musi cieszyć, że wygrywasz. Oczywiście były momenty lepsze, gorsze, ale jednak zwycięstwo zawsze sprawia, że lepiej się odpoczywa i lepiej się przygotowuje do kolejnych meczów, więc tyle.